Zaczynamy. No, z jednej strony mamy bardziej pięściarza, tak, bo Bubu, no bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o MMA, doświadczenia zbytnio nie ma. Ma, a i owszem, jedną walkę na swoim koncie, ale jest to walka przegrana. Znacznie większe doświadczenie po stronie Mateusza i myślę, że tutaj Mateusz będzie decydował, kiedy ta walka zostanie przeniesiona na ziemię. No tutaj po stronie pana pod ksywką Bubu przemawia niezłe doświadczenie, bo to doświadczenie pięściarskie nie wiem ma, ale to, że walczył w krótszym odstępie czasu, odstępie czasu ostatnio niż Pogi, ponieważ pojawił się na grądzie. Tak, Don Bubu głównie jest znany z tego, że jest uczestnikiem turnieju Gronda. No i na pewno, jeżeli chodzi o techniki bokserskie, Mateuszowi nie będzie ustępował, ale jeżeli już mówimy o technikach parterowych czy klinczowych, tak jak w tym momencie, no to właśnie może być takie oparcie się o siatkę i po prostu powędrowanie w parter. I teraz tak zrobił. Mocno obija go Pogi. Spina się w plecy. Nie, wydaje mi się, że to będzie początek końca. Za chwilę walka zostanie przerwana. I sędzia przerywa walkę. No tak jak powiedziałeś. Doświadczenie w boksie. Owszem, doświadczenie w MMA. No niestety nie na jego korzyść. No Mateusz Pogut zrobił to, co trzeba było zrobić w walce z Bubu, czyli skinczować, wprowadzić ją do parteru, no a tam, bądźmy szczerzy, no Bubu przez brak umiejętności parterowej, no przegrywa po prostu. Krzyczy teraz Mateusz z Zgorzelec. Wydaje mi się, że to jest taki hołd dla miasta i klubu, w którym z tego co wiem, trenuje na co dzień. Przez pokał techniczny w pierwszej rundzie wygrywa Mateusz Pogi Pogut! O ile dobrze pamiętam, Mateusz miał przyjemność trenowania z trenerem Oknińskim w Akademii Sportu w Milanu. Również ten fakt ma w pamięci. Tak, i możemy wspomnieć też o tym, że trener Okliński pojawi się już niedługo, za chwileczkę wręcz, na rozwisku jednego ze swoich zawodników. Ponieważ przed nami walka wieczoru, czyli Łukasz Olej kontra Jakub Ozga. Teraz widzimy kolejny pokaz właśnie szacunku tutaj pomiędzy panem.